Załóżmy, że ten pasek reprezentuje jedną całość. Cała jedność jest zamalowana na fioletowo. Moje pytanie do Was brzmi tak: który z tych pozostałych pasków, może ich być więcej niż jeden, reprezentuje jedną drugą? Naszym celem jest znalezienie wśród tych rysunków jednej drugiej. I jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i spróbowania najpierw samodzielnie. OK, spróbowaliście sami, teraz zróbmy to razem. Kiedy myślimy o połówkach, o drugich częściach całości, tutaj mamy jedną z dwóch, jedną drugą. Narysuję jeszcze jeden pasek podobny do tych po lewej i podzielę go na dwie równe części. Zakreskuję jedną z nich, będzie to jedna druga tej figury. Powinny obie być równe, oczywiście. To jest jedna druga. Na żadnym z tych rysunków figura nie jest podzielona na połowy. Ta figura jest podzielona na czwarte części, ta figura podzielona jest na 1, 2, 3, 4, 5, na piąte części, ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 na szóste, ta na trzecie części czyli tak naprawdę musimy tu odnieść w jakiś sposób drugie części całości. Do innych podziałów, które tutaj widać. Nie ma tu takiego samego podziału całości na dwie równe części. Zamiast na dwie równe części mamy tutaj podział na 4, 5, 6 i 3 równe części. Jak je porównać z drugimi częściami całości? Myślę, że najprościej będzie podzielić naszą całość na kolejne części. Podzielmy ją na 4. Każdą z tych dwóch podzielmy jeszcze na 2. Ta połówka na dwie równe części. I ta połówka na dwie równe części. Przy takim podziale ciągle mamy zakolorowaną jedną drugą tej figury, ale zauważcie, że nie zmieniłem zakolorowania, a podzieliłem tylko całość na więcej części. I widać na tym przykładzie, że jedna druga to to samo, co dwie części z czterech. No to sprawdźmy, ile tutaj mamy. Jedna, druga z czterech i tutaj. Jedna i druga z czterech. I wychodzi na to, że dwie czwarte i jedna druga to to samo. Te dwa podziały są równoznaczne. Może nie jest to oczywiste, ale jeżeli weźmiemy ten kawałek i przesuniemy go tutaj, to te dwa rysunki będą wyglądały identycznie. Może takie przesunięcie pomoże Wam w wypatrzeniu tego, że to też jest jedna druga z całego naszego paska. Ok, czyli ten to zdecydowanie jedna druga, czyli połowa. No dobra, pomyślmy w takim razie o piątych częściach całości. To tutaj to 3 piąte, 1, 2, 3. Tutaj mamy 1, 2, 3, 6. Tu na dole 1 trzecią. Narysujmy takie same 3 piąte bezpośrednio pod tym rysunkiem. Przyjmujemy oczywiście, że te części są równe, nawet jeżeli moje rysunki nie są perfekcyjne. Jeżeli zaznaczymy 3 piąte, to gdzie nas to doprowadzi względem tej, jednej, drugiej? Jedna, druga, trzecia, jedna piąta, druga piąta, trzecia piąta. Jak widzicie, ten rysunek jest inaczej zorganizowany niż ten. Te prostokąty są inaczej ułożone, ale to ciągle są trzy prostokąty. Po prostu wziąłem te trzy i ułożyłem je wszystkie od lewej strony, z samego brzegu. Są poprzestawiane, ale tu są trzy i tu też są trzy. Takie porównanie wyraźnie pokazuje, że trzy piąte to więcej niż jedna druga. Trzy piąte przedłużone na tym rysunku znajdą się dalej niż jedna druga na tym rysunku. Trzy piąte to zdecydowanie nie jest to samo co jedna druga. Zastanówmy się teraz nad trzema szóstymi. Narysujmy jeszcze raz ten prostokąt. Tutaj wiemy już, że jeżeli podzielę go na dwie równe części i jedną pokoloruję, to ta jedna to jedna druga. Pytanie brzmi: Czy mogę jakoś zamienić te drugie części na szóste części? Jeżeli każdą z tych połówek podzielę jeszcze na trzy równe części, to razem będziemy mieli dwa razy trzy, czyli sześć części. No to zróbmy tak: lewa jedna druga na raz, dwa i trzy równe części, prawa jedna druga na trzy równe i mamy razem sześć równych części. Nie zmieniłem ilości zakolorowania, dorysowałem tylko te pionowe kreski. Mamy tu ciągle jedną drugą, chociaż teraz cały pasek podzielony jest na szóste części. Policzmy, ile jest tych zakolorowanych szóstych: jedna, druga, trzecia, razem trzy szóste. Tak więc trzy szóste to dokładnie to samo, co jedna druga. Tu też mamy jeden, dwa, trzy szóste, tylko poukładane w innej kolejności. Jeżeli te trzy poprzekładamy wszystkie od lewej strony, to będziemy mieli pasek taki sam jak ten. Czyli ostatecznie to też jest jedna druga. Teraz jedna trzecia. Myślę, że już wiecie o co tutaj chodzi. Pamiętajcie, że zawsze możecie zatrzymać ten film i rozwiązać problem samodzielnie. A jeżeli rozumiecie już o czym mówimy, to w ogóle nie musicie tego oglądać. Wróćmy do trzecich części całości. Dzielimy pasek na trzy równe części. I tutaj mamy. Jedną trzecią i wyraźnie widać, że jedna trzecia to mniej niż trzy szóste. A trzy szóste to to samo co jedna druga. Jedna druga to by było tyle. Dotąd. A jedna trzecia to mniej niż dotąd. Czyli jedna trzecia to nie jest to samo co jedna druga. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście.